Srebrna gałąź. Tego lata wielkie morskie omijały niezbyt czujne galery i zapuszczały się daleką w górę rzek na południowym wybrzeżu, siejąc pożogę i spustoszenie w krainie wzgórz i wild. Było jak za czasów przed przyjściem Karauzjusza, a nawet gorzej, bo teraz sascy najemnicy Alektusa bezkarnie grasowali po kraju. Piraci najemnicy toczyli ze sobą zażarte boje, niby watahi wilków, rywalizujące ze sobą o tereny łowieckie. Wszelako z punktu widzenia zwierzyny nie było różnicy, czy poluje na nią jedna wataha, czy druga. Farma, zaszyta w odludnej dolinie, jakoś przetrwała najazdy. Skończyło się lato. Pod zboczami wzgórz trwały żniwa, a dzieło, które okupił życiem Paulinus, było kontynuowane. Gdy jednak przyszła jesień, gałązka żarnowca oznaczała już przynależność do czegoś więcej niż zwykła grupa przemytników ludzi. Zaczęło się od trzech młodych braci z wydrowego brodu. Na ich oczach spłonęła rodzinna farma, złupiona przez bandę pijanych najemników. Przyszli do Flawiusza, szukając dachu nad głową i sposobności do odpłacenia Alektusowi pięknym za nadobne. – Jeżeli ich przyjmiesz – powiedział Serwiusz tonem przestrogi – ani się obejrzysz, a będziesz miał tu legion. Krzywiąc swoje rude brwi, Flawiusz odparł. – Niechaj tak się stanie. Będziemy mieli legion. Kiedy nadeszła pora solenia mięsa na zimowe zapasy, legion liczył już sobie ponad 20 ochotników. W tej liczbie znalazł się chłopiec Myron. Byli to ludzie pozbawieni środków do życia, mężczyźni pragnący pomścić doznane krzywdy, wszelkiej maści zbiegowie, a także dwóch legionistów, którzy zdezerterowali, żeby wzmocnić oddział. Wszyscy się kryli w nieprzybytych leśnych kniejach, które zawsze były sprzymierzeńcem banitów. Pewnego razu do Flawiusza zbliżył się Kendylan, wiodąc za sobą trzech młodzieńców pracujących na farmie. Mój ojciec, panie, a twój zarządca jest już stary i z powodu dawnych ran trudniej mu się poruszać, więc niewielki będziesz miał z niego pożytek. Lecz my, czterej, chcemy cię zapewnić, że nasze włócznie są ostre i gotowe. Kiedy będziesz w potrzebie, przyjdziemy na twe skinienie. Kilka dni później Justyn przyłączył do rozrastającego się oddziału błąkającego się samotnie gladiatora. Natknął się nań w Wencie w dniu igrzysk. Mężczyzna stał w cieniu wejścia do amfiteatru. Zabiedzony obdartus wypchnięty do tyłu przez tłum, oczy miał zwrócone ku ledwie widocznej z daleka arenie. Na twarzy zaś wyraz tak beznadziejnej rozpaczy, że Justyn odniósł wrażenie, jakby ten słoneczny jesienny dzień nagle przygasł. W pierwszym odruchu chciał zapytać, co z tobą, czy mogę ci w czymś pomóc, w czymkolwiek. Jednakże było w tym człowieku coś takiego, że wstrzymał się od tych słów. Świetny mają dziś program, powiedział po chwili. W naszych stronach rzadko można zobaczyć libijskiego tygrysa. Wchodzisz? Mężczyzna wzdrygnął się i obejrzał. Nie, odparł nakładając na zrozpaczoną twarz maskę zaczepności. Gdzieś z dołu, spoza zakratowanej furty w pomieszczeniu dla dzikich zwierząt, doleciało wycie wilka. Nieutulony, żałosny lament, zbijający się ponad wrzawę na zatłoczonych ławkach. Nawet wilki to czują, powiedział mężczyzna. Co czują? Tchnienie śmierci w klatkach na dole. Ale co ty możesz o tym wiedzieć? Mężczyzna raz jeszcze spojrzał wzgardliwie na Justyna. Skąd miałbyś wiedzieć, jak wyglądają ostatnie chwile oczekiwania na dźwięk trąb? Ponownie sprawdzasz broń, choć od ostatniego sprawdzania minęło zaledwie 100 uderzeń serca. Być może twoja dłoń lepi się od potu, więc wycierasz ją w piasku, żeby zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Zajmujesz miejsce w tworzącym się szeregu, szykujesz się do wyjścia na arenę. Słyszysz, jak zbierają się tłumy. Jest ich 1000, 20 000, bez znaczenia. Tyle, ile pomieści widownia. I wiesz, że wszyscy przyszli po to, żeby cię oglądać. Chleb z cebulą, który jadłeś rano, bardziej ci smakował niż wyszukane przysmaki temu, kto się spodziewa, że jeszcze kiedyś będzie jadł. Słońce przesiane przez kratę w suficie wydaje ci się jaśniejsze niż komukolwiek, kto się spodziewa ujrzeć następny wschód słońca. Bo wiesz, że zginiesz tam, na piachu, gdy 20 000 ludzi będzie na ciebie patrzyło. A jeśli nie w czasie tej walki, to w następnej albo nawet w setnej. Chociaż zawsze jest szansa, że otrzymasz drewniany miecz. Bądź pozdrowiony, cesarzu, przez idących na śmierć. Rzekł cicho Justyn, ale ty otrzymałeś drewniany miecz. Mężczyzna spojrzał nań bystro, widać zaskoczony tym, że nieznajomy przejrzał go na wylot. Tak,
W Londyniu, na zimowych igrzyskach ku czci nowego cesarza, dostałem drewniany miecz, rzekł po chwili. I teraz jesteś wolny. Wolny? Ano, jestem wolny. Uwolniony od tego wszystkiego. Wolny, żeby przymierać z głodu w rowie. Wolny, żeby iść własną drogą, gdy wszystkie drogi są szare i nijakie. Justyn milczał, przybity tymi szarymi, nijakimi drogami i swoją bezradnością w tej sytuacji. Mężczyzna patrzył na niego, aż wreszcie parsnął szyderczym śmiechem. No właśnie. Teraz pewnie usłyszę mądre rady. Masz tu denara i sobie kupić coś do jedzenia. Szukają ludzi w farbiarni, czemu nie pójdziesz prosić o robotę? Ale ja nie potrzebuję twojego denara i nie dla mnie stałe zajęcie. Możesz dać mi robotę, do której się nadaję. Możesz dać mi taką, żebym poczuł ryzyko. Możliwość zagrania w kości, gdy od wyniku zależy ludzkie życie? Jeśli tak. I nagle Justyna oświeciło. Pewności nie mam, powiedział, ale być może znajdę ci coś takiego. Kiedy wiosna była w pełni, przypuszczenia, którymi zimą żyła Brytania, uzyskały konkretny kształt i przerodziły się w pewność. W Gezoriakum cesar Konstancjusz zaczął szykować się do przeprawy. Ba, sam cesarz Maksymian szedł na północ, żeby przejąć dowództwo nad linią umocnień nad Renem. Okręty transportowe czekały już w gotowości do wypłynięcia z portu. W Gezoriakum i w Delcie Sekwany zebrała się olbrzymia flota transportowa i eskortowa. A niedługo po strzyży owiec po pustkowiach gruchnęła wieść, że Alektus, który gromadził wojska na południowo-wschodnim wybrzeżu i urządził swoją główną kwaterę w Rutupiae, wycofał z muru przeszłopowem żołnierzy. Kilka dni później przyszła następna wiadomość. Justyn przebywał właśnie w Kalewie, tym razem z Flawiuszem, gdzie obaj rozglądali się za bronią dla swojego mizernego legionu. W ostatnich tygodniach zasiliło go wielu rekrutów, lecz tylko niektórzy dysponowali własnym orężem. Inni przynieśli ze sobą lekkie włócznie, z których niewielki byłby pożytek w boju. Zasadzki urządzane sporadycznie na Sasów powiększyły trochę ich wojenny rsztunek. Mimo to cierpieli na brak uzbrojenia. W związku z tym druga bransoleta praciotki Honori, którą zamierzali spieniężyć w razie nagłej potrzeby, została sprzedana złotnikowi w Closentium. W ciągu ostatnich dni do kilku płatnerzy w tym mieście, jak również w Regnum, Wencie i teraz w Kalewie, przychodzili z wizytą dwaj nieznajomi, żeby kupić a to prosty, lecz praktyczny miecz, a to ciężki grot włóczni. Wcześniej, pod wieczór, gdy już dokonano wszystkich zakupów, Justyn i Flawiusz dopilnowali, żeby ostatnie nabytki pochowano w dzbanach na oliwę do lamp. I teraz wystarczyło już tylko przytroczyć dzbany do grzbietów dwóch jucznych mułów, które pożyczyli od dobrego przyjaciela przy południowej bramie. W pośpiechu zjedli posiłek w garkuchni za forum, której właścicielem był jednooki mężczyzna, dawny legionista, i właśnie wybierali się po muły, kiedy minął ich pędem jakiś człowiek wrzeszcząc. Słyszeliście? W pobliżu wyspy Thanatos widziano żagle Konstancjusza. I pognał dalej, żeby powiadomić innych. Wygląda na to, że w samą porę napełniliśmy dzbany. Stwierdził Flawiusz, kiedy mężczyzna zniknął im z oczu. Cieszę się, że ciocia Honoria jest bezpieczna w Aquae Sulis. Cokolwiek się stanie, tam powinny dojść tylko wieści. Wcześniej, mijając dom Akwilli, widzieli zatrzaśnięte na głucho okiennicy wymarłe obejście. Na szerokiej ulicy, która prosto jak strzała prowadziła z forum do południowej bramy, mimo późnej pory i padającej od niedawna mrzawki, wałęsało się kilka osób. Przestawali w grupkach u wejścia do sklepów i na rogach ulic, częściowo podekscytowani, częściowo wystraszeni. Zastygli w oczekiwaniu jak ludzie, którzy wyglądają pierwszych podmuchów nawałnicy. Przeszli już pół drogi, kiedy doszły ich uszu dzikie wrzaski i tupot nóg. Wtem z ciemnej uliczki tuż przed nimi wyleciała niewysoka, baśniowa wręcz postać, a za nią czereda wyjących sasów. Uciekinier był szybki i zwinny jak kot, lecz łowcy już mu siedzieli na karku. Akurat gdy wypadł na ulicę, pierwszy z nich z triumfalnym okrzykiem zarzucił mu ręce na szyję, niemalże powalił go na ziemię. Natychmiast otoczyła ich reszta. Przez krótką chwilę, gdy ciągnęli w dół swoją ofiarę, Justyn dostrzegł zwrócone do góry oblicze zrozpaczonego człowieka, oświetlone sklepową latarnią. Była to wąska, bezbroda twarz z ogromnymi oczami. W tym samym momencie usłyszał krzyk Flawiusza. Na bogów, to Kulen! Puścili się biegiem. Trzymaj się, Kulen! Wołał Flawiusz. Zaraz ci pomożemy. Rzucili się wir walki. Sasów było czterech, lecz przewaga zaskoczenia leżała po stronie tych, którzy śpieszyli na ratunek, a i Kulen walczył jak żbik.
Flawiusz przerzucił przez udo jednego z przeciwników. Nauczył się tego w gimnazjonie, a ten grzmotnął o ziemię z przeraźliwym hukiem i obalił jeszcze jednego kamrata. W blasku latarni błysnął nóż i Justyn poczuł na policzku powiew przelatującej stali, gdy rzucił się w bok, żeby minąć dołem zasłonę Sasa. I jakoś tak się stało, jak dokładnie tego nie wiedział, że po chwili w trójkę co sił w nogach pędzili ciemną uliczką ścigani ciężkim tupotem nieprzyjaciół. – Skręcamy! – wydyszał Flawiusz. Odbili w lewo, w mroczny przesmyk między domami. Lawirowali tam i z powrotem wąziutkimi przejściami, przedzierali się przez żywo płoty w cichych ogrodach, zataczali koła, lecz zgiełk pościgu wciąż ich nie opuszczał. Flawiusz usiłował uciekać w stronę północnej części miasta w nadziei, że zgubi pogoń i będzie mógł dotrzeć do mów i bezcennych dzbanów od drugiej strony. Ale kiedy wpadli na ulicę prowadzącą w pożądanym kierunku, dostrzegli na niej w niewielkim oddaleniu grupkę sasów z pochodniami. Gwałtownie skręcili w czarny przesmyk między sklepami, lecz zwielokrotniona wrzawa świadczyła o tym, że ich zauważono. To już nie był pościg, ale obława. Wydawało się, że sasi wyruszyli na łowy ze wszystkich zakątków kalewy. Jedni traktowali je ze śmiertelną powagą, drudzy gonili za rozrywką, równie niebezpieczni jak ci pierwsi. I stale się do nich zbliżali, spychali ich coraz dalej i dalej w stronę południowo-wschodniego załomu starych umocnień. Na domiar złego, niewysoki kulen, który już wcześniej musiał ratować się ucieczką, był u kresu sił. Przed nimi wyrosła ciemna bryła świątyni. Okrążyli ją i wskoczyli w gęsty cień portyku. Tam przez chwilę czaili się w trwożnym bezruchu, a kiedy przetoczyła się koło nich rozwrzeszczana sfora, zerwali się znowu do biegu. Praktycznie musieli nieść kulena, zmierzając ku czarnej, splątanej gęstwinie roślinności i zaniedbanych róż. Wskoczyli w gąszcz, przepchnęli się w sam środek i tam znieruchomieli. Spodziewali się, że pogoń wnet odnajdzie ich trop, lecz na razie mieli króciutką chwilę wytchnienia. Raban czyniony przez łowców ucichł w oddali. Był tylko szum wiatru w zielonych gałązkach oraz zapach ciemnobrązowych, zeschłych liści i sterczących nad ziemią korzeni. Nawet mrzawka przestała padać. Mały kulen leżał na brzuchu i ciężko dyszał, niczym nieduże zaszczute zwierzę. Justyn natężał słuch, żeby wyłowić odgłosy wracającej pogoni, choć przeszkadzało mu w tym głośne bicie serca. Jeszcze moment i... Z drugiej strony siedzieli w trudno dostępnej kryjówce, mogło im się więc udać. Aż raptem rozległo się ponowne ujadanie psów gończych i to nie tylko przed nimi, ale również z tyłu, właściwie w 20 różnych miejscach. Justyn, tężejąc pod splątanym ostrokrzewiem, dostrzegł najpierw jedno światło pochodni, potem drugie. Flawiusz sapnął z irytacją. Niech to czarci i furie zawezwali wszystkich koleżków, żeby nas wykurzyć. A więc już po nas, pomyślał Justyn bez szczególnego zdenerwowania. To koniec. Podzielimy los Paulinusa, który z kolei podzielił los cesarza. Blask pochodni, nagie ostrza sasów. Ciekawe, jak się to rozegra. Jednakże Flawiusz nachylał się nad nimi i szepnął natarczywie. Chodźcie, jeszcze nie wszystko stracone. Wstawaj, kulen. To już ostatnie okrążenie. Uda ci się, zobaczysz. I kulen zaczął się niezgrabnie podnosić, stękając z wyczerpania. Po chwili znowu uciekali, czołgając się niczym węże w stronę starych umocnień. – Dokąd idziemy? – zapytał Justyn szeptem. – Do naszego domu, pustego. Reszta słów zginęła w szumie wiatru trzęsącego krzakami w zgiełku zbliżającej się pogoni. Pochodnie błyskały na ulicy za domami i myśliwi wbiegali już do ogrodów świątyni Sulis Minerwy, gdzie uciekinierzy znaleźli osłonę w gęstych haszach na skraju ogrodu Akwili i skierowali się do domu. Niebawem wpadli w podcienia, gdzie od płonących pochodni odgradzało ich skrzydło ciemnego, głuchego domu. Niby troskliwie wyciągnięte ramię, które zasłania przed niebezpieczeństwem, żeby zyskali trochę czasu. Można wejść do środka. Wydyszał Flawiusz, zapuszczając się głębiej w podcienia. Przez łaźnię, jeśli nikt nie naprawił okiennicy. Jeżeli przetrząsną naszą kryjówkę, przetrząsną również dom, zaoponował zaraz Justyn. Całkiem możliwe, że nie zauważą hipokaustum. Za renem nie ogrzewa się domu w ten sposób. Chodźcie. Nieoczekiwanie otwarły się drzwi do atrium. Na dziedziniec wylało się miękkie światło lampy, zajaśniały białe róże w podcieniach. W progu pojawiła się ciotka Honoria, najwyraźniej wywabiona na dwór zbliżającą się wrzawą. I widać przygotowana na najgorsze, bo w jednej ręce trzymała mały kaganek w kształcie kwiatu, a w drugiej stary sztylet paradny. Jej spojrzenie, wędrujące wraz z kręgiem światła, zatrzymało się na trzech zdyszanych oberwańcach. Znieruchomiała i wybałszyła oczy.
Wszelako Justyn dobrze ją ocenił, kiedy pierwszy raz ją widział. Niezwykła tracić czasu na sceny zaskoczenia i czcze pytania. Odezwała się tym swoim gardłowym, lecz ostrym głosem. Kogo ja widzę? Moi prasiostrzeńcy. I ktoś jeszcze? Dłonią, w której trzymała sztylet, skinęła w stronę, gdzie rozruszeni myśliwi napełniali wrzawą całą okolicę. To wy jesteście powodem tych hałasów? Justyn tylko pokiwał głową. Oddychał tak szybko, że nie mógł wydobyć z siebie słowa. Gonią nas sasi, rzekł Flawiusz. Do domu. Cofnęła się po chwili, byli już w atrium. Drzwi zostały zamknięte i zabezpieczone sztabą. Hipokaustum, dodała. Dziękujmy Bogom, że jest lato i nie grzejemy. My zawsze myślimy tak samo, powiedział zasapany Flawiusz z okrypłym śmiechem. Stał przylepiony plecami do drzwi. Wydawało nam się, że dom jest pusty. Lepiej nas wypuść przez kwatery niewolników, pobiegniemy dalej. Jeśli tu zostaniemy, narazimy cię na niebezpieczeństwo. Mój drogi Flawiuszku, nie czas na szlachetne gesty, stwierdziła ciotka Honoria i jej roziskrzone spojrzenie spoczęło na małym błaźnie, słaniającym się między dwoma młodzieńcami. Zresztą wasz towarzysz nie przebiegnie nawet dwóch kroków. Pospieszcie się. Nim skończyła mówić, zdołała jakimś tajemniczym sposobem, znanym tylko jej, zapędzić ich do drugiego wyjścia z atrium. Wyszli na korytarz, potem minęli jeszcze jedne drzwi i po trzech stopniach zeszli do ciasnego, pozbawionego okien pomieszczenia. W świetle lampki zobaczyli stertę polan i węgla drzewnego, ułożoną pod wapnowaną ścianą, a także kwadratowe żelazne drzwiczki pieca. Zgiełk na gonki już się nie zbliżał. Prawdopodobnie łowcy jeszcze przetrząsali ogrody świątyni lub skupili się na innym domu. Flawiusz pochylił się i odemknął żelazne drzwiczki. Ty pierwszy, Justynie. I nagle odwieczny strach przed zamkniętymi pomieszczeniami, z których nie można się wydostać z własnej woli, ścisnął gardło Justynowi. Największym wysiłkiem woli wlazł na czworakach w czarny czworokąt, który zdawał się wejściem do pułapki, czy raczej grobowca. Teraz ty, rozkazał Flawiusz. Justyn usłyszał, jak mały kulen wpycha się za nim w gardziel pieca, a potem dobiegł go zniecierpliwiony półszept Flawiusza. Ciociu Honorio, zostanę na zewnątrz na wypadek, gdyby trzeba było ci pomóc. Zaryzykuję. Naprawdę chcesz, żebyśmy wszyscy przez ciebie zginęli? Odparła rzeczowo. Właź tam razem z nimi i niech nikt nie waży się wychodzić, póki do was nie wrócę. I tak wszyscy trzej znaleźli się w zamkniętej przestrzeni. Żelazne drzwiczki zostały zatrzaśnięte i ogarnął ich mrok, jakiego Justyn nawet sobie nie wyobrażał. Zupełnie jakby ktoś przykrył mu oczy czarnym kocem. Usłyszeli głuchy hałas, kiedy ciotka Honoria zaczęła układać drwa pod drzwiczkami. Przejdź trochę do przodu, szepnął Flawiusz. Justyn poczuł, że znajdują się w przestronniejszym miejscu. Prawdopodobnie zawędrowali dokładnie pod posadzkę atrium. Wyciągnął rękę aż do tą ogniotrwałej cegły jednego ze słupków, na których spoczywała podłoga. Słupów mocnych, lecz tak krótkich, że gdy próbował usiąść prosto, uderzał ramionami o spód podłogi. Próbował o tym nie myśleć, więc cały zamienił się w słuch. Usłyszał w górze głos ciotki Honorii, której odpowiedziały inne kobiece głosy. Słyszał również myśliwych, którzy byli już bardzo blisko. Dziwne to było uczucie. Móc usłyszeć tak wiele, przebywając zarazem, jak mu się zdawało, w otchłanie oddalonej o mile od świata żywych ludzi. Zapewne dźwięki przedostawały się przewodami kominowymi w ścianach, podobnie jak powietrze. Swoją drogą tymi przewodami dochodziło całkiem dużo powietrza, więc niepotrzebnie wyobrażał sobie uczucie duszności. Nie bądź głupi, zrugał się w duchu. Tu się znakomicie oddycha. Po prostu dostałeś zadyszki, gdyś biegł to wszystko. A podłoga w atrium wcale nie zgniecie ci grzbietu. Oddychaj powoli, powoli. Nie możesz tu wpaść w popłoch, Justynie, nędzny tchórzu. Tam ci dwaj mają dość trosk, nie musisz im dodawać swoich. Nie miał pojęcia, jak długo już leży zlany potem, otoczony wstrętną, nieuchwytną, duszącą ciemnością. Ale chyba niezbyt długo, bo ledwo wyczerpany kulen przestał dyszeć, rozległ się okropny łomot do drzwi w atrium, potem trzask i tupot nóg prawie nad ich głowami. A w końcu wzburzony potok głosów, tak wielu i tak gardłowych, że trzej zbiegowie słyszeli w swojej kryjówce tylko jeden wymieszany ryk. Wtem odezwała się ciotka Honoria głośniej niż miała w zwyczaju, tonem czystym i władczym. Czy ktoś z was mi powie, co to wszystko ma znaczyć? Odpowiedziano jej niskim, szorstkim głosem, niemalże niezrozumiałym. Ja, szukamy trzech ludzi, którzy tędy biegli. Może ich tu ukryłaś? Trzech ludzi, odrzekła chłodno ciotka Honoria.
Przybyłam tu tylko ja i 3 niewolnice. Nikogo tu nie znajdziesz oprócz 4 starych kobiet. Ty tak twierdzisz, chuda szkapo, ale my się i tak tu trochę rozejrzymy. W tym momencie Justyn uświadomił sobie, że nie ma koło niego Kulena. Cóż, mógł już tylko bezradnie się modlić, żeby błazen nie zrobił jakiegoś głupstwa. Ponownie rozbrzmiał głos ciotki Honory, jak zawsze opanowany. W takim razie rozglądajcie się, ale mówię wam z góry, że jeśli chcecie ich schwytać, musicie szukać gdzie indziej. Wybuchy gardłowe, okrzyki i rubaszne śmiechy do wtóru z dudnieniem biegnących nóg. W tym samym momencie z mrocznych czeluści hipokaustą doleciał cichy chrobot. Dźwięk, który w uszach Justyny nie miał żadnego konkretnego brzmienia, choć nieodparcie kojarzył się z przesuwaniem. No, eskulapa, cóż ten Kulen wyprawiał? Justyn czekał w napięciu na to, co teraz nastąpi. Lecz żaden nowy dźwięk nie rozległ się w mroku. Gdzieś przeraźliwie zapiszczała kobieta. Tupot nóg dochodził już zewsząd, a z nim burkliwe nawoływania, śmiechy, dzikie wrzaski. Po chwili Justyn poczuł, że Kulen przysunął się do niego. Dudnienie kroków w atrium przemieszczało się na wszystkie strony, tam i z powrotem, w zamkniętej przestrzeni pod podłogą, przygłuszone na podobieństwo odległego łoskotu burzy. To cichło, to znów narastało, gdy stasi rozbiegali się po domu, niczym psy przeszukujące niedostępny gąszcz. Skądś doleciał głośny trzask i zaraz potem rechot. Natychmiast rozbrzmiał bełkotliwy chór innych głosów, piskliwych i przestraszonych, należących zapewne do służby. Po raz kolejny usłyszeli głos ciotki Honori, lecz trzej uciekinierzy, choć wytężali słuch w mroku, nie potrafili zrozumieć wymiany zdań. Aż nagle zupełnie nieoczekiwanie odnieśli wrażenie, że to koniec. Paplanina przelęknionych kobiet nadal dolatywała do nich z daleka, jednakże gardłowe ryki sasów rozpłynęły się na dworze. Umilkł też tupot nóg nad ich głowami. Kobiety stopniowo się uspokajały, aż zaległa cisza. Znów czekali. Wreszcie zza żelaznych drzwiczek doszedł ich szmer odsuwanego drzewa. Drzwiczki się otworzyły. Płomień lampy uderzył ich oślepiającym snopem światła. Wybaczcie, że tak długo was tu przetrzymywałam, odezwała się ciotka Honoria. Nie od razu udało mi się uciszyć durne kobiety i zaprowadzić je do ich kwater. Niebawem wszyscy trzej, usmarowani popiołem i sadzą, stali już obok pieca. W radosnym poczuciu, że ma wokół siebie dużo wolnej przestrzeni i pod dostatkiem powietrza, Justyn oddychał ogromnymi haustami, jak po forsownym biegu. – Nie drasnęli cię, ciociu Honorio? – zapytał zaraz Flawiusz. – Nie, nie drasnęli mnie. Owszem, było gorące, ale już po wszystkim. W atrium, kiedy tam wrócili, zachowały się liczne świadectwa saskiego rozbestwienia. Połamane meble, pozdzierane kilimy, ubłocona mozaika, malowany tynk na jednej ścianie pocięty sztyletem. Jakby ktoś znajdował szczególne upodobanie w łamaniu i psuciu. Ciotka Honoria nawet nie zerknęła na zniszczenia, tylko niezwłocznie podeszła do kapliczki bóstw opiekuńczych i postawiła na ołtarzyku kaganek w kształcie kwiatu. Jakie to szczęście, że nasze bóstwa są jedynie z brązu, powiedziała. Kaganek jest srebrny. Odwróciła się do umorusanych obszarpańców. Kiedy wróciliście z Galii? Nie byliśmy w Galii, odpowiedział Flawiusz. Twoje bransolety, ciociu Honorio, przyniosły nam lepszy pożytek po tej stronie morza. Badała jego twarz swoimi cudnymi oczami, które iskrzyły się jasno pod pomarszczonymi powiekami. Zatem przez cały czas byliście w Brytanii. 1,5 roku. I nie znaleźliście sposobu, żeby czasem napisać do mnie ze 2 słówka? Flawiusz pokręcił głową. Byliśmy bardzo zajęci. Ja, Justyn, jeszcze paru innych. Zajęci sprawami, do których niebezpiecznie mieszać rodzinę. Ach, tak. Spojrzenie ciotki Honori powędrowało do małego Kulena, czekającego na skraju światła i cienia w zniszczonym pstrym odzieniu. To jeden z tych paru innych? Justyn i Flawiusz odwrócili się do małego błazna, jakby dopiero teraz zdali sobie sprawę z jego obecności. Tak się złożyło, że od tamtej pierwszej burzliwej chwili niedożwierzania, gdy w świetle latarni ujrzeli jego twarz podczas szamotaniny z prześladowcami, nie było czasu na okazywanie zaskoczenia. A teraz wszakże zrozumieli, że zdarzyła się rzecz zdumiewająca. Oto napotkali Kulena, błazna Karauzjusza, o którym sądzili, że od dawna nie żyje, skoro nie żył jego pan. To właśnie Kulen odpowiedział na pytanie ciotki Honori. Na, pani, jestem Kulen, dawniej pies cesarza Kurioja. I chociaż długo, bardzo długo szukałem tych dwóch, dziś w nocy, gdy na niebie wszystkie gwiazdy błyszczały, oni nagle pomogli mi w biedzie. Szukałeś nas? Zdziwił się Flawiusz.
Mały mężczyzna pokiwał głową z wigorem. Szukałem was i szukałem, bowiem tak mi nakazał pan Kuroi. Tak ci nakazał cesarz? Kiedy? O czym ty mówisz? 2 lata temu, w czasie ostatnich zasiewów, napisał list, a potem wręczył mi go z nakazem, bym oddał go wam w razie jego śmierci. Dał go mnie, bo wiedział, że może mi zaufać. Powiedział, że jestem jego najwierniejszym psem, ale gdy go zabito, przy tych słowach obnażył zęby, jak to czynią psy. Zostałem schwytany, wzięty w niewolę. Chcieli, żebym ich rozweselał. Kiedy się wreszcie wyrwałem na wolność, powędrowałem na północ. Pan mój mówił, że znajdę was na murze, wyjaśnił z wyrzutem. Ale was nie zastałem i słuch po was zaginął. Aż w końcu kobieta w Magnis na ulicy Złotego Konika Polnego powiedziała mi, żeście uciekli na południe, w drodze do Galii. No więc ja udałem się na południe. Dziś w nocy ci, u których przedtem byłem w niewoli, rozpoznali mnie na ulicy w Kalewie. Flawiusz pokiwał głową. A list? Masz jeszcze ten list? Miałbym was szukać bez niego? Zanacza swoich pstrych gałganów w kulę wyciągnął długi, zakrzywiony przedmiot, szczelnie owinięty materiałem. Odwijając go delikatnie, niczym kobieta, która wyłuskuje malca z powijaków, odsłonił swoją srebrną gałąź. Justyn zastanawiał się, czemu w jego rękach instrument nie ożywa, aż dostrzegł strzęp owczej wełny wystający z otworu największego jabłka. Po chwili zauważył, że wycisza je nie tylko szmatka z zewnątrz, ale też poupychana w nie wełna. W tym schowku przenosiłem dla swojego pana wiele rzeczy, ciągnął kulę. To dobry schowek. Pokręcił końcówką emaliowanego uchwytu i wyciągnął ze środka zwinięty papirus, niewiele grubszy od ludzkiego palca. Sa, oto on. Przeleżał tu bezpiecznie, przeszło 2 lata. Flawiusz wziął zwój do ręki i rozwinął go z największą ostrożnością. Następnie zbliżył się do lampki stojącej na ołtarzyku. Papirus był tak cienki, że przebłyskujący przezeń płomień nadawał mu różowy odcień, póki Flawiusz nie nachylił go tak, by światło padało na zapisaną powierzchnię. Justyn zaglądał mu przez ramię. Na kruchym arkuszu zobaczył czarne, zamaszyste pismo Karauzjusza. Do Centuriona Marcellusa Flawiusza Kwilli oraz do Tyberiusza Lucjusza Justyniana, chirurga wojskowego, od Marka Aureliusza Karauzjusza, cesarza Brytanii. Pozdrowienia. Zaczął Flawiusz. Skoro czytacie te słowa, człowiek, przed którym mnie ostrzegaliście, zdołał jednak ominąć moją gardę. Ponieważ nie udało nam się już więcej porozmawiać na tym świecie, chciałbym, przez wzgląd na was, byście nie myśleli, żem odprawił was w gniewie. Gdybym nie odesłał was, młodzi narwańcy, do służby na murze jak nieużytecznych poddanych, w 3 dni bylibyście martwi. Oddaję wam honor, moje dzieci. Żegnajcie. Długo nikt się nie odzywał. Słychać było jedynie cichutki szept deszczu i odległe nocne odgłosy miasta. Wrzawa nagonki całkiem już ucichła. Flawiusz ostrożnie puścił brzeg papirusu, który sam się zwinął. Justyn utkwił wzrok w płomieniu kaganka. W smukłym ogniku o kształcie grotu włóczni, wewnątrz niebieskim, przepięknym. Czuł dławienie w gardle, a równocześnie też dławiącą radość. To znaczy, że nam uwierzył, wydusił z siebie w końcu. Od samego początku wszystko wiedział. Wielkim był człowiekiem ten nasz mały cesarz, stwierdził ochryple Flawiusz i wetnął zwój w zanadrze poszarpanej tuniki.